Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na przerwie ktoś mi zadał niebezpieczne pytanie na temat języków, jakimi się posługiwali Jezus i apostołowie. Pytanie jest niebezpieczne, bo jak na tego konika wskoczę, to nie zdążymy o niczym innym porozmawiać. Dlatego tylko taka krótka informacja, może jeszcze raz nawiązując do tego, co już powiedziałem. Stary Testament został napisany, najstarsze jego części, w języku hebrajskim. Normalnie Żydzi mówili w tym języku od dawien dawna, jeszcze od czasów co najmniej patriarchy Jakuba. Potem natomiast, kiedy Żydzi zostali wygnani do Babilonu, przejęli tamtejszy język i to był język aramejski. I kiedy Żydzi z tego wygnania wrócili, to posługiwali się w życiu codziennym językiem aramejskim. I ten język był wtedy językiem całego ówczesnego świata na wschodzie, bo tu na zachodzie raczej grecki dominował, a w tamtej części świata dominował język aramejski. I dlatego wszyscy Żydzi w Babilonie mówili po aramejsku, wszyscy Żydzi w sumie na terenie Izraela rozmawiali też w języku aramejskim. Język grecki był dla nich trudniejszy, bo język aramejski jest podobny do hebrajskiego w dużej mierze, ale właśnie te tradycje języka aramejskiego zostały do dziś dnia zachowane w tak zwanych kościołach antiocheńskich, bo pamiętacie być może z Dziejów Apostolskich, po raz pierwszy wyznawców Jezusa nazwano chrześcijanami. Gdzie? Właśnie w Antiochii. Tam była, dokumenty naukowe, badania wykazują, że tam ludność była dwujęzyczna i te dwa języki to był grecki i aramejski. Więc apostołowie, kiedy tam głosili, to zetknęli się z ludnością, która doskonale znała ich język. I ten język aramejski przetrwał w języku liturgicznym kościołów antiocheńskich. Między innymi mam przy sobie, przywiozłem też taką płytę, gdzie są modlitwy w języku aramejskim. Współczesne modlitwy recytowane normalnie przez chrześcijan w kościołach antiocheńskich. Między innymi Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, takie znane nam modlitwy, a także modlitwy ich własne, w sumie w większości starożytne, z jeszcze tam III-IV wieku. Bardzo polecam, zwłaszcza, że ciekawostką dla nas może być to, że ci ludzie dotychczas mówią w domu tym językiem. To nie jest język martwy, liturgiczny. Natomiast dzisiaj, w tej chwili chciałem trochę poświęcić czasu zagadnieniem tego, jak Pan Jezus zapatrywał się na pojęcie, na kwestię rozwodów. Zanim jednak to powiem, jeszcze raz chciałem przypomnieć, że Jezus przecież był Żydem z krwi i kości. Mówił po żydowsku, rozmawiał z Żydami i jeśli czytamy jakiś tam fragment, jakieś jego wypowiedzi, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, no to musimy troszeczkę łyknąć, liznąć tego kontekstu kultury judaistycznej i tego żydowskiego myślenia. No bo jeśli wiecie, to Ewangelię Mateusza napisano pierwotnie w języku właśnie aramejskim albo hebrajskim.
Język hebrajski tak naprawdę był ekskluzywnym językiem Żydów, tylko Żydzi wtedy się tym językiem posługiwali, nikt więcej. Więc jeśli ktoś napisał księgę w języku hebrajskim, to zakładał, że tylko Żydzi będą to czytać. To tak jak w tym kawale, że jedzie Żyd pociągiem, patrzy, siedzi Murzyn i czyta żydowską gazetę. Żyd poklepał go po ramieniu i mówi: mało panu, że jest pan Murzynem. Więc Mateusz zakładał, że jego Ewangelię będą czytać Żydzi. Więc często to, co on tam napisał, w ogóle nie zostało wyjaśnione dla nieżydów. Tak? Bo jeśli czytamy na przykład Ewangelię Marka, no to on mówi, że na przykład oni tam obmywali ręce, bo Żydzi mają taki zwyczaj obmywać ręce. Kiedy Mateusz mówi o obmywaniu rąk, to w ogóle nic nie wspomina o żydowskim zwyczaju, bo gdzie on Żydom będzie tłumaczył, że Żydzi mają taki zwyczaj? Przecież nikt inny nie ma tej Ewangelii czytać. I dlatego tak chciałem właśnie jeszcze raz was zachęcić w ogóle, że jeśli chcecie troszeczkę głębiej poznawać Ewangelię, poznawać Nowy Testament, to żebyście troszeczkę się zainteresowali kulturą żydowską i tym myśleniem żydowskim. Też dlatego przywiozłem ze sobą i polecam dwie książki. Jedna księdza Adama Prozorowskiego, Duchowość judaizmu. To jest książeczka złożona z wykładów, które on prowadził dla karmelitanów w Poznaniu. Pokazuje bardzo ładnie te uwarunkowania, które powodują, że dzisiaj Żydzi mają taki stosunek do chrześcijaństwa, a nie inny, a my chrześcijanie mamy taki do nich stosunek, a nie inny. No i druga książka mojego skromnego autorstwa, Uczeń Jezusa rozmawia z rabinem. To jest odpowiedź na książkę rabina Meissnera, który napisał książkę pod tytułem Rabin rozmawia z Jezusem i wykazał, dlaczego on jako rabin w ogóle nie poszedłby za Jezusem, nie uznałby go za Mesjasza. No ja jako stary Żyd, wprawdzie nie Żyd i w ogóle nie aż taki stary, napisałem książkę, dlaczego właśnie on jako rabin powinien iść za Jezusem. Powołując się na te same talmudy, z których on korzysta i ukazując te same tradycje, do których on się odwołuje. I tymi tradycjami, jak już wspomniałem dzisiaj, są z jednej strony to są teksty Pisma Świętego, a z drugiej strony to jest żydowska egzegeza. Żydowska egzegeza jest spisana w takich księgach zwanych Talmudem. Właściwie są dwa Talmudy, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Chcę tylko zilustrować, oczywiście za pomocą kawału, na ile zagmatwane jest myślenie egzegetów talmudycznych. Pisze mianowicie taki talmudysta list do swojej żony. Moja droga, kiedy będziesz czytała twój list, dlaczego ja piszę twój list, a nie mój list? Bo gdybyś głośno przeczytała mój list, to byś pomyślała, że to twój list. Dlatego ja piszę twój list, żebyś na pewno wiedziała, że to mój list. Więc jeśli my chcemy analizować tekst na przykład Ewangelii Mateusza, to musimy uwzględniać taki żydowski sposób myślenia. Problem, który dotyczy rozwodu, przede wszystkim łączy się z tym, że wiele osób, którym nie udał się związek, myśli o rozwodzie jako o rozwiązaniu i też domagają się od Kościoła, żeby zmienił nauczanie i żeby pojawiła się możliwość uzyskania rozwodu kościelnego. Ma to na celu spełnienie takiej nadziei, no w sumie bardzo ludzkiej, a może za drugim razem mi się powiedzie, mi się uda. Problem jednak polega na tym, że Kościół rzymskokatolicki uznaje związek między mężczyzną i kobietą za nierozerwalny. Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. I bierze się to nie z sufitu, tylko z tego, że takie było nauczanie Jezusa Chrystusa. Kiedy otworzymy Pismo Święte,
to możemy w sumie bez trudu się przekonać, że kiedy Jezus nauczał w Izraelu, to oni nie byli w stanie mu zarzucić ani jednego takiego typowo żydowskiego grzechu, żadnego grzechu, za który mogliby go dyskwalifikować jako rabina, jako nauczyciela prawa. Jezus nie złamał i w sumie nie skrytykował żadnego przykazania zapisanego w Starym Testamencie. A kiedy kłócił się z faryzeuszami, bo on się z nimi nie tylko spierał, oni naprawdę się kłócili, bo taki jest sposób żydowski, sposób dyskusji. Bardzo mi się podobało, jak byłem w Jerozolimie i z takim Żydem mnie tam oprowadzał. W którymś momencie mówi, ja się zgubiłem, muszę zapytać o drogę. No idzie jakiś inny Żyd, on mówi, słuchaj, jak tu przejść tam i tam? Ten zaczyna mu tłumaczyć, jakiś inny Żyd usłyszał, że my dyskutujemy, przyszedł, on miał swoje zdanie, wy nic nie wiecie, on wie, jak trzeba iść. Taki tłum ludzi się zebrał, wszyscy dyskutowali, już normalnie do gardła się sobie rzucali, to ten mój znajomy mnie zabrał i mówi, ja już wiem, jak iść, chodźmy. Myśmy już poszli, a tamci się kłócą na całego. Więc to, że oni się kłócili, nikogo nie powinno dziwić. Nas czasami, nam się wydaje, że jak Jezus z nimi tak ostro z nimi rozmawiał, to znaczy, że oni byli w ogóle do niczego. Nie, to jest naprawdę żydowski sposób dyskusji i kiedy się czyta Talmudy, to tam jest bardzo dużo podobnych rozmów między faryzeuszami, którzy należeli do tego samego stronnictwa. Po prostu oni się nie zgadzali ze sobą i musieli to wyrażać w sposób bardzo ekspresywny. I tak naprawdę Jezus z nimi dyskutował o to, w jaki sposób oni traktowali, stosowali nadane przez Mojżesza prawo. Jeśli popatrzymy na kwestię rodziny, małżeństwa w Izraelu, to się okazuje, że sytuacja wówczas była tragiczna, nawet gorzej niż tragiczna. Przykładowo ten Józef Flawiusz, o którym już dzisiaj wspominałem, jak on opisał zniszczenie Jerozolimy, to Józef Flawiusz opowiada, takie zdanie napisał, że gdyby ktoś zapragnął z jakiegokolwiek powodu, i dodaje, a przecież w życiu takich powodów może zdarzyć się wiele. Odprawić swoją żonę, to musi wypisać jej list. I takie jest myślenie Żyda w tamtych czasach. Tak? Jest mnóstwo powodów, żeby się rozwieść, więc się rozwodzimy. Prosta sprawa. Co więcej, w Talmudzie, gdzie są właśnie różne sytuacje, dyskusje opisane, wspomina się o człowieku, który ma w ogóle w zwyczaju rozwodzić się. I się zastanawiają rabini, co będzie, jeśli on rozwiedzie się 5 razy w ciągu dnia i na nowo się ożeni. A jeśli 100 razy w ciągu dnia i się będzie za każdym razem rozwodził się i żenił, rozwodził się i żenił. Wiadomo, że jest to sytuacja hipotetyczna, ale skoro w ogóle taka dyskusja się pojawiła, to coś musiało być na rzeczy, że nawet w ciągu jednego dnia Żyd potrafił kilka razy się rozwieść i ożenić. Więc rabini, widząc, że coś jest nie tak, wprowadzili specjalną opłatę. No bo jak uderzymy Żyda po kieszeni, to przestanie się rozwodzić. No ale niestety, to nie wpłynęło w żaden sposób na sytuację i rozwodów nadal było tak samo dużo. Więc jeśli popatrzymy na Ewangelię Mateusza, w której się pojawia pytanie faryzeuszów, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu, to musimy przyjąć do wiadomości, że Jezus nawiązuje jednoznacznie, przepraszam, Mateusz, opisując tę sytuację, nawiązuje jednoznacznie do żydowskiego prawa znanego i stosowanego w tamtym czasie. Ale tak naprawdę sytuacja różni się między dzisiaj, a wtedy niewiele. No bo po prostu tamci ludzie, tak samo jak nasi współcześni, byli przekonani, że rozwód jest dla nich po prostu ucieczką od problemów małżeńskich. Mam z żoną problem, no to sobie poszukam innej żony. Tylko kwestia była taka, tego typu, jakiej rangi musi być problem, żeby jednak z tą żoną się rozstać. No i kiedy czytamy opinię Jezusa, to mamy
jak gdyby dwa rodzaje odpowiedzi zaszytej w tych kilku zdaniach, które Jezus powiedział. Najpierw on mówi, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Jezus odpowiada tutaj jako rabin. Rabini między sobą dyskutując zawsze się odwoływali do tego, co jest napisane w Piśmie. I tu jest jednoznacznie taka żydowska, rabiniczna odpowiedź. Czytaliście? Pewnie, że oni czytali. Więc jeśli czytaliście, no to zobaczcie, jest powiedziane. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ciekawostką tutaj w tej dyskusji może być jeszcze to, że Żydzi również z Pisma Świętego wyprowadzali wyjątkowość węzła małżeńskiego, między innymi na podstawie tego, że kiedy Noe był ratowany przed potopem, to każdy z mężczyzn, którzy tam byli, mieli po jednej żonie. Bóg nie uratował Noego z haremem, tylko Noe z żoną, jego syn z żoną i jego córka z mężem, tak? I oni wyprowadzają z tego, że pewnie taka jest wola Boga od początku. Ale to wszystko jest na poziomie egzegezy, którą możemy przeprowadzić, czytając Pismo Święte. Ale z tego widać wyraźnie, że zamiar Stwórcy jest czymś zupełnie innym niż nasze pomysły na życie, na co Jezus zwraca uwagę. No i dalsza dyskusja jest oczywiście jeszcze ciekawsza, ponieważ Żydzi nie poddają się. Faryzeusze po prostu jednoznacznie zrozumieli to, co Jezus chce powiedzieć, bo to jest jego interpretacja prawa mojżeszowa, no ale oni próbują użyć znowu rabinicznego argumentu, no bo w tym samym prawie przecież napisane, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? No bo jak już Mojżesz polecił Żydowi dawać list rozwodowy, no to jak Żyd ma nie dawać listu rozwodowego, tak? Co ma biedny Żyd robić? No musi ten list wypisać i odprawić żonę, tak? No i Jezus tutaj odpowiada w sposób bardzo ciekawy. Mówi, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. I tu rabini wymiękli, bo nikt z nich nie wie i nie wiedział nigdy i nigdy nie będzie wiedział, jak było od początku. Bo proszę zwrócić uwagę, Jezus tu nie mówi, że czytamy o początkach co innego. On mówi, od początku tak nie było. I mówi to jako ktoś, kto wie, jak było od początku. A jak było od początku? No my w sumie też nie wiemy, ale możemy pewne rzeczy o początkach świata odkryć na drodze poznawania nauk ścisłych. I chciałem wam tutaj nawet w postaci takiego pytania przypomnieć, jakie były początki wszechświata. Bo zapewne słyszeliście o teorii Wielkiego Wybuchu, tak? Teoria Wielkiego Wybuchu nam się kojarzy z czym? No wybuch to jest takie łubudu i kupa śmieci lata po kosmosie, tak, i z tego coś tam ma się stworzyć, tak? No, niestety, naukowcy, kosmologowie widzą, że to wcale tak nie było. I teoria Wielkiego Wybuchu tak naprawdę nie została sformułowana na początku XX wieku, tylko się nie zdziwcie, bo została sformułowana w wieku XII-XIII przez rabina Nachmanidesa. Rabbi Moshe ben Nachman czytał sobie Pismo Święte i się zastanawiał. Stary Żyd, nie czytaj to, co ma robić. Zastanawia się, dlaczego pierwsza litera Pisma Świętego nie jest pierwszą literą alfabetu Alef, tylko Bejt. No bo pierwsze słowa Pisma Świętego Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz nie zaczynają się od litery Alef. Żyd ma problem. Myślał i doszedł do takiego wniosku, że pewnie tak jest dlatego, że litera Bejt, proszę zobaczyć, graficznie jest zamknięta z trzech stron, a otwarta z jednej.
I to by oznaczało dla niego, że wcześniej na początku w ogóle nic nie było. Że chwila stworzenia świata, wszechświata była chwilą stworzenia w ogóle czasu jako wymiaru. To jest niestety dokładnie to, o czym mówi teoria wielkiego wybuchu. Że od tego punktu wszystko się zaczęło, kiedy wszechświat był bardzo malutki. Nachmanides też to właśnie w ten sposób opisywał. Wszechświat był bardzo malutki i kiedy on był już zupełnie malutki, punktowo malutki, to tam nie mogło być czasu, ponieważ czas jest związany z materią. Jak nie ma materii w tej postaci, w jakiej my ją znamy, to nie ma czasu. Koniec, kropka. Stąd pytanie, co było przed początkiem, nie ma sensu nie tylko teologicznego, to nie ma sensu fizycznego. Fizyka nie ma odpowiedzi na pytanie, co było przed czasem, dlatego że przed początkiem czasu nie było takiego wymiaru jak czas. Koniec, kropka. Możemy to zilustrować w ten sposób, że jeśli wcześniej wszechświat był malusieńki, to potem się rozprężał i rozprężał, był coraz większy, ale ten proces, który właśnie miał miejsce, to nie było takie łubudu, tylko to było tak, że ten proces musiał zachodzić z niesamowitą precyzją, którą naukowcy obliczyli jako 1 do 10, do potęgi 10, do potęgi 123. To dużo czy mało? Słuchajcie, na taką liczbę jak 10 do potęgi 123 nawet nie ma nazwy. Ta liczba jest w ogóle kosmiczna i przekracza nasze możliwości wyobrażenia, a tu mamy 10 do potęgi 10 do potęgi 123. I znowuż, ja tam nie będę się chwalił, niech moja skromność zajaśnieje, ja napisałem bardzo dobrą habilitację, ale w tej mojej habilitacji ja badam przyrządy, których dokładność jest 1 do 10 do potęgi 2. I ja wam powiem, że nikt nie zakwestionował, nie powiedział, że facet, co to za głupoty ty nam opowiadasz, bo przecież nawet przypadkowy wszechświat rozwinął się z taką dokładnością, a ty nam wciskasz ciemnotę z dokładnością 1 do 10 do kwadratu. Nie, dlatego że naukowcy wszyscy doskonale wiedzą, że przypadkowe procesy nie zachodzą z wysoką precyzją. Żeby obrobić cokolwiek, bo u nas w budowie maszyn różne rzeczy obrabiamy, żeby obrobić cokolwiek z wysoką precyzją, musimy się napracować, musimy się nakombinować, nagłówkować i potem dokładnie wykorzystywać różne tam zjawiska, żeby doprowadzić do czegokolwiek precyzyjnego. I w rzeczywistości taka precyzja wymaga albo stwierdzenia, że musi być jeszcze jakiś inny proces, jeszcze bardziej dokładny, który sterował powstaniem wszechświata, albo po prostu przyjąć do wiadomości, że Pan Bóg tylekroć jest od nas mądrzejszy. Notabene, jeśli mówimy o liczbach, to w naszym wszechświecie jest tylko 10 do 80 potęgi cząsteczek elementarnych, w tym wszechświecie, który jesteśmy w stanie poznać, poznawalnym wszechświecie. Więc po prostu taka liczba przekracza wszelkie możliwości naszej wyobraźni. I dlatego ja uważam, że to łubudu to nie jest dobra ilustracja dla procesu, który zapoczątkował nasz wszechświat. O wiele bardziej pasują do tego słowa Pisma Świętego. Widział Bóg, że wszystko było dobre. Wszystko było doskonałe. Wszystko było niewyobrażalnie doskonałe, o wiele doskonalsze niż jesteśmy w stanie sami zrobić. I dlatego, kiedy ktokolwiek próbuje dyskutować z Bogiem, który był na początku, to ja przypominam sobie Hioba. Bo pamiętacie, Hiob próbował też ustawiać Pana Boga. Mówi do niego, Zara, przyjdź, no tutaj ja ci wytłumaczę, jak trzeba rządzić światem. Okej, okay, Bóg przyszedł i odpytał Hioba z nauk przyrodniczych. Zadał mu pierwsze pytanie. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto z was zna odpowiedź na to pytanie? Gdzie był Hiob w chwili, kiedy Bóg zakładał ziemię? Bo tacy mądrzy jesteście. A skąd wiecie?
Właśnie. Wy tak myślicie, wy tak przypuszczacie, ale czy wy wiecie? A no właśnie. I prawidłowa odpowiedź brzmi, nie wiem. No bo skąd my mamy wiedzieć? Nas nie było wtedy. Wierzę, ale nie wiem. Wierzę. Jest poważna różnica. Gdybym... Bardzo prosty przykład. Gdybym na obronie habilitacji powiedział, ja wierzę, że to działa, wyśmialiby mnie. Ale kiedy ja mówię, ja wiem, że to działa, bo ja zrobiłem i mi działało, to nawet jak oni z tym się nie zgadzają, muszą mi przyznać rację. I tu właśnie to jest. I Hiob od razu załapał, o co chodzi. I jego odpowiedź była taka. Oto ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. Raz mówiłem i już nie będę. Drugi raz i już nie powtórzę. Hiob po prostu przyznał się do tego, że przed Panem Bogiem jego wiedza jest niczym. On nie będzie Pana Boga pouczał. I zauważcie w tym momencie jeszcze raz. Jezus mówi nie jako ktoś, kto przeczytał Pismo i jak my na podstawie naszej wiary przypuszczamy, że pewnie tak jest. On mówi jako ktoś, kto był na początku. I wie, jak jest. I wie, jak było od samego początku. I popatrzcie, że jak Jezus im mówi, że Mojżesz tak naprawdę nie polecił, tylko przez zatwardziałość serc waszych dał wam to takie pozwolenie, to nagle się okazuje, że jest tak z tą gazetą Prawda. Bo wiecie, że w Związku Radzieckim wychodziła gazeta Prawda i gazeta Izwieścia, czyli Wiadomości. Wiecie, dlaczego dwie były? Bo w Prawdzie nie było wiadomości, a w Wiadomościach nie było prawdy. No i jest też taki kawał, że w gazecie Prawda napisali wiadomość taką, że w Moskwie na Placu Czerwonym za darmo rozdają samochody. I to była prawda, poza tym, że nie samochody, tylko rowery. I nie w Moskwie, tylko w Jerewaniu. Nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Lenina. I nie rozdają, tylko kradną. A wszystko inne było prawdą. I tutaj Jezus tak samo im pokazał, że Mojżesz nie polecił, tylko pozwolił. I nie dlatego, że taki jest zamysł Boży, że tak było od początku, tylko dlatego, że ludzkie serce jest zatwardziałe i Żydzi mieli z tym problem już w czasach Mojżesza. No i faryzeusze, którzy z Jezusem dyskutowali, doskonale wiedzieli, że Biblia w rzeczywistości przewiduje tylko jeden powód, który mógł doprowadzić do rozwodu. I to brzmi w Księdze Powtórzonego Prawa jako jeżeli mąż znajdzie u żony coś odrażającego. I tu pojawia się problem. Ponieważ Mojżesz, stary Żyd, napisał po hebrajsku erwat davar. A ponieważ nie było słowników, to nikt nie wie, co to znaczy. A jak nikt nie wie, co to znaczy, no to zaczynają się dyskusje rabiniczne. A co to mogło być? Co to mogłoby oznaczać? I w rzeczywistości oponenci Jezusa chcieli, żeby coś odrażającego oznaczało jakikolwiek powód. I w sumie na tym można byłoby dyskusję zamknąć, ale ponieważ chcę wam pokazać, że wszystko nie jest takie proste, jakby nam się wydawało, że jeśli Jezus powiedział tam coś, to my możemy sobie tak interpretować, jak nam się chce. Jezus dyskutował z uczonymi w Piśmie, którzy bardzo dobrze znali wszelkie tradycje, wszelkie możliwe interpretacje Pisma i te interpretacje możemy dzisiaj znaleźć w Talmudzie. Talmud, tak jak już mówiłem, to są spisane tradycje egzegezy żydowskiej, czasami zawiłe bardziej, czasami mniej zawiłe. I opinie tego Talmudu są bardzo ciekawe. Przerobiłem taki traktat Gittin, bardzo długi, kilkaset stron, ale takich żydowskich stron,
Więc w tym traktacie w ogóle nie znalazłem nic, co by mówiło w ogóle o powodach do rozwodu. Rabinów obchodziło, jak się rozwieść w sposób poprawny, żeby rozwód był poprawny. I oni kombinowali, jak to trzeba zrobić, żeby ten list był prawidłowo wypisany, prawidłowo dostarczony, co zrobić na przykład, jeśli mąż przez kogoś dostarcza, albo jeśli mąż żonie podrzucił, żona idzie na rynku, on jej do kosza podrzucił list rozwodowy, czy to jest ważnie dostarczony rozwód, czy nie. Albo jeśli na przykład mąż wypisał list rozwodowy i rzucił go żonie i ten list spadł dokładnie między nimi w połowie drogi, czy to już jest rozwód, czy to jeszcze nie jest rozwód. I tego typu rzeczy zajmowały rabinów. Jeśli chodzi o powody do rozwodu, to czytamy taką opinię rabiego Jehudy, który mówił, jeśli ktoś znienawidził swoją żonę, powinien się z nią rozwieść. Ale dla sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że na tej samej stronie Talmudu jest powiedziane, że rabi Jochanan z nim się kłócił i mówi, nie, znienawidzony jest mężczyzna odprawiający swoją żonę. Zobaczcie, jest ciekawe, bo oni odwołują się do tego samego wersetu Pisma, a mają zupełnie skrajnie przeciwstawne poglądy. Dla jednego, jak znienawidziłeś, powinieneś się rozwieść, ale z tego samego wersetu dla innego rabina wynika, że odwrotnie, jak odprawiasz swoją żonę, to Bóg ciebie znienawidził. Dalej taki traktat Ketubot mówi o tym, tam jest cała lista powodów, dla których mąż według rabinów powinien się rozwieść z żoną i nawet nie wypisywać takiej ketuby, czyli tego listu rozwodowego. I między innymi należy do takich powodów łamanie przepisów Tory. Czyli jeśli kobieta nie przestrzega kaszrutu, czyli daje Żydowi nieczyste jedzenie, albo jakieś inne zachowania, które naruszają żydowską świętość, tak, tą opisaną w Starym Testamencie, nie przestrzega zwyczajów żydowskich, no to Żyd powinien się z taką kobietą rozwieść. Do zwyczajów żydowskich przykładowo chodziło im o chodzenie po ulicy z rozpuszczonymi włosami i zagadywanie obcych mężczyzn. No, widać, że z tego, że w sumie u nas wszystkie kobiety powinny być rozwódkami, a jak się chodzi z rozpuszczonymi włosami, to czasami może rzeczywiście ta kobieta śmiesznie wygląda, ale to przecież nie oznacza, że trzeba się z nią rozwieść. Dalej, rabbi Jehuda, jak widzimy, to jest człowiek, który jednak broni małżeństwa, to próbował zaproponować takie sposoby unikania rozwodu, jeśli kobieta rzeczywiście nie przestrzega zwyczajów żydowskich. No mówi, a no może my sprawdźmy, może ona pomyliła się, może to, może tamto. No ale rabini go usadzili na miejsce, mówią, nie da się żyć ze żmiją. Jak ona taka jest, to koniec, rozwód i nie ma w ogóle o czym dyskutować. Nie, tam chodziło o jadowitą żmiję, która leży w koszu z jedzeniem. Tam dokładnie takie było określenie. Nie chodziło o szatana. Oni w tych kategoriach nie myśleli. Tylko chodziło o to, że jak ona tak się zachowuje, to wcześniej czy później doprowadzi do śmierci Żyda. Rozwód jest zalecany przez rabinów również w sytuacjach, kiedy mąż zmuszał żonę do wykonywania publicznie czynności ukazujących ją w złym świetle albo zniesławiających ją. Tak samo jeśli żona podobnie postępowała wobec męża, to również zalecany był rozwód, aczkolwiek tutaj właśnie już trzeba było spisać list rozwodowy. Przykładowo, też taki bardzo ciekawy przypadek był rozpatrywany. Jak są dwie siostry, przyszedł facet, zaręczył się z jedną, a nie wie z jaką, no to cóż, musi się rozwieść z obydwiema. Ale gdyby dwóch facetów przyszło i się zaręczyło, to każdy musi wypisać po dwa listy rozwodowe. A w ogóle, gdyby było siostry pięć i przyszło pięć facetów,
i się zaręczyło i żaden nie wie z którą. Fajna sytuacja, nie? Ale też musi pisać 5 listów rozwodowych. Takie Żydzi mieli problemy i o tym dyskutowali. Natomiast była taka też bardzo ciekawy był temat do dyskusji, podejrzenie o cudzołóstwo. I tutaj rabini mają problem tego typu, że Pismo Święte, Księga Liczb, proponuje żydowskiej żonie tak zwany test wodą. Test wodą polegał na tym, że kobieta, która upierała się przy tym, że nie cudzołożyła, a facet ją podejrzewa o cudzołóstwo, podkreślam, podejrzewa, ale nie ma dowodów. Bo gdyby miał dowody, to co by było? Ukamienowanie. Bardzo dobrze znacie się na prawie żydowskim, możecie dyskutować z rabinami. Byłoby ukamienowanie. Jeśli natomiast facet tylko podejrzewa, ale nie ma dowodów, a kobieta się upiera, że go nie zdradziła, to prawo mojżeszowe przewiduje test gorzką wodą. Polegało to na tym, że mąż brał kobietę i prowadził do świątyni. Oczywiście składał odpowiednie ofiary, no bo gdzie za darmo nie przeprowadzi nikt testu. I kapłan, arcykapłan dużo różnych dziwnych czynności wykonywał, ale jedną z nich było to, że brał zwój, na którym znowuż było wypisane imię Boga i spłukiwał atrament do tej wody, którą kobieta miała wypić. I słuchajcie, ponieważ wchodziła w grę napisane imię Boga, które zostało spłukane, ten atrament, i kobieta miała to wypić, to niech nas ręka boska broni, mówili Żydzi. To może lepiej my tego nie róbmy, bo wiadomo, dalej było napisane, że jeśli się okaże, że kobieta cudzołożyła, no to będzie miała problem, tam jej łono spuchnie, ona tam umrze w jakichś tam mękach i hańba i tak dalej. Więc rabini stwierdzili, że jak już ma takie coś się wydarzyć, to lepiej niech oni się rozwiodą i nie będzie w ogóle problemu. Czyli tak naprawdę Talmud szlachetnie daje możliwość rozwiązania tego nieporozumienia z najmniejszą szkodą dla wszystkich. No bo tak jak powiedzieliście, gdyby było to udowodnione, to czekałoby ją śmierć. Oczywiście rabini żydowscy nigdy nie mogli się pogodzić i dogadać. Były takie dwa stronnictwa Hillela i Szammaja. I rabini ze stronnictwa Szammaja uważali, że właśnie to podejrzenie o cudzołóstwo stanowi jedyny możliwy powód do rozwodu. Wszystkie inne powody są wydumane, tak jak oni mówili, nieakceptowane przez Boga. Jedynie jeśli jest poważne podejrzenie o cudzołóstwo, a nie ma właśnie dowodów na to, no to lepiej niech oni się rozwiodą i to jest tylko po to, żeby uchronić kobietę przed testem tą wodą, tak jak już mówimy, żeby uniknąć śmierci niewiernej żony. No i w tym kontekście można rozumieć, że tak naprawdę faryzeusze mogli chcieć dowiedzieć się, czy Jezus jest po stronie Hillela, czy po stronie Szammaja. Żeby było ciekawiej, to tak myślę, że warto mieć na uwadze, że Hillel i Szammaj to byli dwaj najwybitniejsi rabini w czasach Jezusa, dokładnie w czasach Jego narodzin, bo kiedy Jezus był dorosły, oni już nie żyli obaj. I oni nie zgadzali się ze sobą, czyli mieli dokładnie przeciwstawne opinie w ponad 300 kwestiach. Jak jeden mówił czarne, to drugi mówił białe. Jak tamtemu się zdarzyło powiedzieć białe, to ten już mówił czarne. Czyli faryzeusze mogli po prostu chcieć przetestować Jezusa, którą szkołę on reprezentuje. Dalej, oprócz podejrzeń o cudzołóstwo, tam w grę wchodziły inne zachowania żony, które są niedopuszczalne z punktu widzenia moralności. Przykładowo chodziło o wspólną z mężczyznami kąpiel.
Wiadomo, że wtedy do łaźni się chodziło na golasa i jeśli kobieta szła z facetami się kąpać, no to nawet jeśli tam tego seksu nie uprawiała, no to wiadomo, że to nie było zachowanie akceptowalne. I chcę wam powiedzieć, że rabini uznali, że odprawienie żony w takim przypadku jest religijnym obowiązkiem męża. Jeśli kobieta tak się zachowuje, to facet ma obowiązek, tak jak tu jest napisane, ze mitzvah min ha-Torah le-garsha. Czyli on ma obowiązek, to wynika z jego religijności, żeby ją odprawić. Mimo, że ona w sumie, ściśle mówiąc, nie cudzołoży. Generalnie te słowa erwat davar kojarzą się z nagością. Erwa pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym w połączeniu typu właśnie nie odsłaniaj jej nagości. Loni gale erwata. I we wszystkich kontekstach, gdzie to się pojawia, ewidentnie oznacza to działanie seksualne. Czyli jak gdyby możemy tutaj stwierdzić, że Mojżesz, kiedy mówi, że erwat davar, które może być powodem do rozwodu, w jakiś sposób to się kojarzy z nagością i nieprzyzwoitością. Myślę, że tutaj też warto powiedzieć, że w greckim tekście, tam gdzie pojawia się słowo z wyjątkiem przypadku cudzołóstwa, to co my tłumaczymy, w rzeczywistości pojawiają się tam greckie słowa logos porneia, które po grecku tak naprawdę też nikt nie wie, co by mogły znaczyć, bo to jest kalka z języka hebrajskiego, erwat davar. Kiedy Żydzi właśnie się zastanawiali, co to mogłoby znaczyć, no to rabba bar Hana wyciąga wniosek, że w łaźni na przykład w obecności nagich ludzi w ogóle nawet nie wolno rozmyślać nad Torą. W ten sposób myślano o nagości, że właśnie to ta erwa jest jak gdyby zupełnie nie do połączenia z działaniami pobożnymi, pobożnościowymi. Rabbi Yehuda z kolei twierdził, że nawet nie wolno recytować Shema Israel, czyli podstawową modlitwę żydowską, widząc nagich ludzi. No i oprócz tego rabini też się zastanawiali, właśnie uczniowie Hillela Wielkiego, który był oponentem Shamaja, uważali, że tak naprawdę w określeniu erwat davar mieści się każda przykrość. Tam oni to kombinowali tak, już zakombinowali jeszcze lepiej niż święty Paweł, że jeśli gdyby było tylko erwa, no to wtedy wiadomo, ale jak jest erwa davar, no to znaczy, że i rozpusta, i jakakolwiek przykrość. Czyli jeśli kobieta przypaliła garnek, no to koniec, no mężowi już jest tak przykro, że musi się z nią rozwieść. Albo jeśli znajdzie ładniejszą kobietę niż jego żona. No to jak już znalazł ładniejszą kobietę, no to jak mu jest przykro, że wyobraźcie sobie, jest inna kobieta ładniejsza od jego żony, no to musi się rozwieść, no przecież nawet Mojżesz mu to nakazał. Nie, to nie chodzi o winę, chodzi o to, że Żydowi jest przykro i on musi się rozwieść. Stop. Tu nie chodzi o to, że on krzywdzi żonę, odprawiając ją. Kiedy Żyd odprawia żonę, daje jej list rozwodowy, to on robi jej przysługę. Bo ona jest, wy się nie śmiejcie, bo ona jest wtedy wolną kobietą. List rozwodowy zawiera również kwestie majątkowe. Kobieta nie odchodzi z pustymi rękami. Tak? Ona dostaje jakieś tam pieniądze, dostaje jakieś tam coś, co jej tam się należy. On ją odprawia, ale on ją odprawia, to pytanie o powód. Tak? I ten powód nie jest związany z jej winą, że ona coś nie tak robiła. Jest po prostu związany z tym, że jest mu przykro, że ona nie jest tak ładna jak tamta kobieta. I to o to chodzi. To ma problem.
Właśnie. No widzę, że tu możecie dyskutować jak rabini. Kobieta nie miała nic do gadania tak naprawdę, tak? Kobieta nie była stroną, która mogłaby stosować żądanie rozwodu. Proszę? Ja myślę, że nam może to się wydawać dziwne w tej chwili, że albo jakieś dyskryminujące, tak? Że tylko facet o wszystkim decydował w tej materii i że kobieta też powinna móc chcieć się rozwieść i się rozwieść. Natomiast musimy mieć na uwadze to, że Pismo Święte i w ogóle naród żydowski jest absolutnie wyjątkowy na tle wszystkich narodów świata. Bo przykładowo Babilończycy w ogóle nie robili czegoś takiego jak rozwody. Po prostu kobiety wykopali i koniec. I niech sobie robi co chce. A Mojżesz nakazał Żydom wypisać list rozwodowy. Kobieta jest traktowana jako osoba. To jest absolutnym ewenementem na skalę świata w tamtym czasie, że kobieta była traktowana jako osoba. Oczywiście możemy zauważyć też, że została wymieniona na liście inwentarza, tak? Czyli sprzętu domowego mężczyzny. Tam, gdzie jest przykazanie bodajże 9 czy 10, tak? Ale to znowuż nie zmienia faktu, że cały czas jest traktowana jako osoba. Już od początku, gdzie Pismo mówi, że Bóg stworzył mężczyźnie pomoc taką jak on, po hebrajsku kenegdo, kenegdot, czyli dokładnie taką, znaczy inną niż on, ale taką samą jak on. Dla starożytnych ludzi to było tylko popukać się w głowę, Mojżesz zwariował, nie? I gdyby to nie było tak, że Mojżesz rzeczywiście dostał te przykazania, to Pismo Święte na górze Synaj w taki cudowny sposób, po takim wyjściu z Egiptu, nikt by z Żydów tego nie zaakceptował. Więc my musimy mieć na uwadze, że starożytny świat był o wiele bardziej niesprzyjający w ogóle dla wszelkiego rodzaju tutaj rozwoju relacji małżeńskich. Więc to, co się dzieje w Izraelu, tu widzimy tylko tyle, że oni dywagowali, jakby tutaj tak zakombinować, żeby nie narazić się Mojżeszowi i Panu Bogu, a jednak wyjść na swoje. Tak? Także nie dziwmy się, że kobietę w ogóle się nikt nie pytał. Natomiast tu chciałem podsumować wszelkie dywagacje na temat powodów do rozwodu. Tak naprawdę rabbi papa postawił właśnie takie pytanie. No dobra, jak nawet znalazł lepszą kobietę i się rozwiódł, to my to rozumiemy. A jak nie znalazł żadnej nieprzyzwoitości i żadnej przykrości nie było, a wziął się rozwiódł, to co wtedy? No i rabba udzielił zaiste Salomonowej odpowiedzi. Co się stało, to się stało. My byśmy zapytali, to po co w ogóle dyskutować aż tyle, tak? I tyle pisać, dokładnie. No, ale no taka właśnie jest rzeczywistość. Tyle było dyskusji, a się okazuje, że można i tak się rozwieść bez żadnego powodu, po prostu dlatego, że się rozwiodło. I jeśli mówimy o Jezusie, który właśnie odwołał się do tego pojęcia erwat davar, to możemy się zastanawiać, czy chodziło mu o nieprzyzwoitość, która ocierała się o zdradę, czy chodziło mu o nieprzestrzeganie Tory, czy chodziło mu o jakąkolwiek przykrość i niezadowolenie, czy może w ogóle o brak powodu. Zobaczcie, my widzimy tam tylko jedno słowo, chyba że w przypadku nierządu, a Żyd widzi tyle problemów. Tak? Więc jeszcze raz chciałem wam przypomnieć, że gdybyśmy naprawdę chcieli zrozumieć te żydowskie spory i dywagacje, to byśmy musieli naprawdę zagłębić się dokładnie w ich myślenie. A jeśli my wiemy, że my jesteśmy chrześcijanami wierzącymi z pogan, to tak naprawdę nas to wszystko nie dotyczy. Tak? To wszystko są jakieś tam żydowskie spory. Ja tylko chcę wam to pokazać i zademonstrować, żebyście wiedzieli, że egzegeza Nowego Testamentu nie jest taką prostą rzeczą. Więc wracając do Mojżesza,
Możemy zobaczyć, że rabini właśnie w Ketubot, w traktacie Ketubot stwierdzają tak. Jeśli mężczyzna zaręczy się z kobietą pod warunkiem, że nie ma ona żadnych defektów cielesnych, a się potem okaże, że ma takie defekty, zaręczyny są nieważne. Tu chcę waszą uwagę zwrócić znowuż na to, że zaręczyny w judaizmie to było były równoważne do zawarcia związku małżeńskiego. Tylko tyle, że po zaręczynach małżonkowie nie zamieszkiwali jeszcze razem, a jak już został związek małżeński zawarty całkowicie, została spisana ketuba również w pierwszym przypadku, jak i w drugim, no to wtedy oni już mieszkali razem. Ale zauważcie, że w takiej sytuacji, kiedy facet został oszukany, no bo on chciał, żeby ona nie miała żadnych defektów cielesnych, a ona miała. No to trudno, jest nieważne. To tak jak w takim kawale jest o Żydach, którzy założyli spółkę, dwóch takich Żydów. Jeden był bardzo konkretny, a drugi był bardzo elokwentny. Założyli spółkę, swatali właśnie Żydów i Żydówki. No i przychodzą do jednego starego kawalera, no i ten konkretny mówi, słuchaj, mamy dla ciebie świetną propozycję, bardzo bogata dziewczyna. A drugi mówi, jaka tam bardzo bogata jest, jej ojciec jest istny Rothschild, taki bogacz. Ten mówi, no poza tym jest bardzo ładna. A ten mówi, jaka tam ładna, nasza pramatka Sara to była brzydula w porównaniu do niej. A ten mówi, no tylko jest jedna mała wada, no ona ma taki malutki, maluteńki garbik. A tamten, jaki garbik, garb jak ta góra Synaj. Zauważcie, że ci ludzie musieli powiedzieć o tej wadzie, tak? Bo gdyby potem wyszło, że ona jednak miała ten garbik jak góra Synaj, to jednak zaręczyny są nieważne. I facet nie musi nawet listu wypisywać, bo został wprowadzony w błąd. I tak naprawdę Żydzi zwracają uwagę, faryzeusze zwracają uwagę, że jeśli coś jest rzeczywiście odrażającego w drugiej osobie, to nie sposób tego nie zauważyć przed ślubem. I dlatego jeśli Żydzi nawet dzisiaj aranżują ślub dla swoich dzieci i często jest tak, że państwo młodzi widzą się po raz pierwszy w życiu w dniu zaślubin, to jeśli w tym momencie, kiedy oni się widzą po raz pierwszy, jedno z nich powie, nie wyjdę za niego, albo z nią się nie ożenię, to wtedy wszyscy się wycofują. Bo w tym układzie zaręczyny czy zaślubiny są nieważne. I te rzeczy odrażające tak naprawdę sprowadzają się do zagadnień, które zostały ukryte w okresie narzeczeństwa, a ujawniły się dopiero po ślubie. Czyli tak naprawdę, kiedy Pan Jezus mówi o rozwodzie, to musimy na to popatrzeć w tym właśnie kontekście. Jezus mówi do nich tak, powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w przypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Dla nas pogan, którzy w ogóle nie mamy pojęcia, co to jest erwat davar, tak? Czyli ten wypadek nierządu, logos porneia, to tak naprawdę obowiązuje jedynie to. Bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Oddaloną bierze, popełnia cudzołóstwo. A ten wyjątek tak naprawdę dotyczy wszystkich tych dywagacji, o których próbowałem wam powiedzieć. Bo w rzeczywistości te słowa logo porneia są dosłownym przekładem hebrajskich wyrazów erwat davar, czyli czy nawet odwrotnie tego talmudycznego davar erwa, logos, logo porneas. Czyli dla Jezusa tak naprawdę to, co zresztą zostało powtórzone w Ewangelii Marka bez tego dodatku, bo Marek wiedział, że my się nie znamy na żydowskim prawie i na Talmudach, więc to, co Jezus chce nam przekazać, że każdy związek rozwiedzionego mężczyzny z jakąkolwiek kobietą, czy rozwiedzionej kobiety z jakimkolwiek mężczyzną, dla Jezusa jest cudzołóstwem, koniec, kropka, nie ma dalej dyskusji.
Mam 3 minuty. Dobrze. Niektórym natomiast chciałoby się wiedzieć, że Jezus, mówiąc chyba w wypadku nierządu, pozwala, rozumie to jako zdrada małżeńska, że jeśli żona cię zdradziła, no to ty jesteś wolny. Ale to by oznaczało, że w przypadku popełnienia cudzołóstwa nowy związek nie będzie cudzołóstwem. Czyli co, jak ja chcę się rozwieść z żoną, to ja najpierw pocudzołożę, a potem jej powiem, o zobacz, cudzołożyłem, czyli musimy się rozwieść i to już nie jest cudzołóstwo. No właśnie. Nie oszukujmy się. To się nie trzyma tak zwanej kupy. A poza tym, tak jak powiedziałem już wcześniej i sami to potwierdzacie, prawo mojżeszowe nie przewidywało rozwodu w przypadku zdrady. Jezus nie mógł powiedzieć, że w przypadku zdrady małżeńskiej macie się rozwieść. No bo pamiętacie, jak przyszła ta, przyprowadzili do Niego tą kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i zapytali, co ma robić. Przecież on nie powiedział, niech się rozwiedzie. Tak? Im chodziło o ukamienowanie. Zatem ten wymieniony przez Jezusa wyjątek, chyba że w przypadku nierządu, nie jest przyzwoleniem na rozwód w sytuacji cudzołóstwa, tylko nawiązuje raczej do utajenia rozpusty lub innej nieprzyzwoitości przedmałżeńskiej, która wyszła na jaw dopiero po ślubie. Przykładowo w dokumencie damasceńskim odkrytym zarówno w Egipcie, jak i w Izraelu, w jaskiniach Qumran, jest takie zdanie. Żadnej, która okryła się niesławą w okresie swego panieństwa w domu swego ojca, nikt nie powinien brać. I to właśnie jest to, co nazywa się erwat davar. I tak naprawdę nauczanie Kościoła katolickiego jest bardzo do tego zbliżone, właściwie wynika z nauczania Pana Jezusa, bo zgodnie z kanonem 1098 Kodeksu Prawa Kanonicznego utajenie ważnych faktów, które mogłyby zniszczyć życie małżeńskie, stanowi przeszkodę uniemożliwiającą udzielenie ważnego sakramentu małżeństwa. Czyli jeśli miał miejsce fakt, który został utajony, czyli człowiek został wprowadzony w błąd, kiedy dokonywało się zawarcie sakramentu małżeństwa, to ten sakrament nie jest ważny. I tak naprawdę Jezus mówi każdemu z nas, idź i nie grzesz więcej, ale nie mówi, skoro twoja żona cudzołoże, to ty też idź cudzołóż, tak? A ja jestem miłosierny i nic ci nie zrobię za to. Takich rzeczy Jezus nie mówi. Jezus chce nas uzdrawiać. A jeśli my brniemy w grzech, to niestety my mu uniemożliwiamy uzdrawianie nas. I ja tak jestem przekonany, że dla nas jest lepiej walczyć z grzechem, niż właśnie walczyć z Kościołem i występować w obronie grzechu. Te wszystkie nadzieje związane z synodem, że synod coś tam pozwoli, coś tam zniesie, coś wprowadzi, po prostu są niedorzeczne, bo nikt nie ma przecież prawa zmieniać nauczania Pana Jezusa. Chyba że ktoś z nas był od początku i zna odpowiedź na pytanie zadane Hiobowie. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię? A autor listu do Hebrajczyków mówi, jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Autor listu do Hebrajczyków oczekuje, że jeśli my chcemy przeciwstawiać się grzechowi, to czasami będziemy musieli walczyć aż do krwi. I myślę, że naprawdę świętość, czy stan łaski uświęcającej, czy obietnica miłosierdzia, którą mamy od Jezusa, jest tego warta. W liście do Koryntian święty Paweł mówi, żonatym zaś nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a gdyby opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Tak naprawdę to, co mówi Pismo Święte, to, co mówi Pan Jezus i apostołowie, jest jednoznaczne. Węzeł małżeński jest nierozerwalny.
jeśli wchodzimy w jakiekolwiek relacje tego typu z inną osobą, cudzołożymy. A jeśli już nie dało rady być razem, no to niestety pozostawanie niezamężną albo nieżonatym jest jakimś wyjściem, przy czym Paweł zwraca uwagę, niech się jednak z mężem pojedna. Pojednanie i powrót jest tutaj najbardziej Bożym rozwiązaniem, tak naprawdę jedynym sensownym. Tylko do tego potrzeba woli dwojga osób. Więc jeśli nie ma woli dwojga osób, a tylko jednej, no to pozostanie w stanie czystości i jest tutaj rozwiązaniem. Nastąpiła przerwa, rzecz święta, więc nie będę dalej drugiej części takiej tej małej wprowadzającej do ruchu wiernych serc poruszać. Zapraszam do przeczytania tych informacji o ruchu wiernych serc w tym czasopiśmie Miłujcie się, które przywiozłem i w takiej książce Przymierze małżeńskie. Tam też są artykuły, które dotyczą właśnie ruchu wiernych serc.